Keto Wtorek, odcinek 67. Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj w nietypowej scenerii, ponieważ wczoraj dopiero co wróciłam z Mazur, z ostatniego kampu Salwa Sport i nie miałam gotowego odcinka, a że dzisiaj wtorek, no to musi być Keto Wtorek. Moje biuro w domu jeszcze go nie ma, ponieważ wykończeniówka bardzo się odciąga. Moje biuro, w którym do tej pory nagrywałam, jest teraz w remoncie, a w domu jest taki bajzel i cała rodzinka, że po prostu żywcem nie mam gdzie nagrywać i jeszcze zaczął padać deszcz, dlatego jesteśmy pod orzechem. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast, moi drodzy, myślę, że ważny, interesujący temat, bo ciągle wiele osób mnie pyta, co zrobić, jak miałoby nas wywalić z ketozy i wiele osób się tego boi, a ja właśnie w ketozie w tym momencie nie jestem od jakiegoś tygodnia i powiem Wam o moich doświadczeniach, jak ja się czuję, kiedy po już 4 latach od mojej pierwszej ketoadaptacji wywala mnie z keto. Zapraszam. Taki paradoks, że ostatni odcinek nagrywałam Wam o tym, jak być i pozostać w ketozie, będąc właśnie w hotelu, na wakacjach, all inclusive i tak dalej, i że jest to możliwe. Natomiast później wyjechałam na ostatni nasz kamp Salwa Sport na Mazurach, gdzie żywienie było dobre, smaczne, natomiast no, nie do końca Panie ogarniały w ogóle, co to znaczy proszę mało węglowodanów albo bez węglowodanów. I naprawdę było mi ciężko po prostu to utrzymać. Nie miałam czasu, żeby sobie w ogóle przygotować jakiekolwiek posiłki, bo byłam kierownikiem tego kampu, fotografem, kamerzystą i ogarniałam po prostu wszystko na miejscu, więc po prostu odpuściłam sobie keto. I uwaga, nie umarłam. To jest też śmieszne, bo często pytacie mnie, co zrobić, albo bardzo się boicie tego, że wywali Was z ketozy. I to naprawdę nie jest koniec świata. Jeżeli nie jesteśmy bardzo chorzy i rzeczywiście przejście z powrotem na węglowodany może nam mocno zaszkodzić, to nie jest tak, że stanie się coś strasznego. Ja na początku, kiedy byłam na ketoadaptacji i później ta ketoza mi nie wyszła, tak można powiedzieć, na samym początku kilka lat temu, to rzeczywiście czułam się słabo. Ale teraz, gdy jestem ogólnie osobą zdrową i mój organizm jest elastyczny metabolicznie, to nawet według mnie takie wychodzenie z ketozy i takie ładowanie węglowodanów, i to Wam nieraz mówiłam, jest wręcz dobre, bo to sprawia, że po prostu mamy wyrzut insuliny, że nasza trzustka jest pobudzona do pracy i że taki reset hormonalny również następuje. To szczególnie u kobiet jest fajne. Nie sprawdza się to zawsze i u każdego, ale po prostu warto to testować. Natomiast ja po prostu na tym wyjeździe jadłam węglowodany i jakie są moje obserwacje? Na pewno woda w moim organizmie się odłożyła i tak po prostu napuchłam z dnia na dzień. I to jest zupełnie normalne, bo po prostu glikogen, który zaczynamy gromadzić w naszych mięśniach, w naszej wątrobie, wiąże, magazynuje cząsteczki wody. No i widać to. Ja na przykład widzę to nawet na moich łydkach, gdzie no po prostu ta woda jest i ja osobiście to odczuwam, natomiast nie jest to coś, co sprawia, że nie wiem, po prostu nie mogę żyć i już jest tragedia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jestem troszkę bardziej taka ospała, nie mam takiego po prostu super ekstra powera, jak mam normalnie w keto. To nie jest tak, że ja w ogóle nie mam na nic siły i nie mogę się zwlec z łóżka, bo kampy też są bardzo wymagające i bardzo dużo się dzieje. Natomiast ja to czuję, ja to po prostu odczuwam, że jak mój mózg jedzie na ketonach, to jest mi lepiej. Więc tego też, z tym też jest gorzej i też te poranki, kiedy muszę wstać z łóżka, są po prostu troszkę dla mnie trudniejsze, szczególnie, że niestety na kampach często nie dosypiam, bo jeszcze po nocach muszę coś robić i muszę pracować. Znaczy nie muszę, tylko chcę, bo to jest moje własne biuro podróży, moja własna firma i naprawdę ta praca sprawia mi masę przyjemności. No i trzecia rzecz, która mnie najbardziej osobiście wkurza, bo mimo tego, że mam jakby już raczej moją relację z jedzeniem poukładaną, a tak przynajmniej mi się wydaje i nad tym też wiele lat pracowałam, to jak wychodzę z keto, to jest mi o wiele trudniej po prostu się pilnować. I jeżeli na przykład na tym właśnie otożywieniu były jakieś słodycze, to one po prostu wleciały. I słuchajcie, ja po raz pierwszy od, nie wiem, roku, dwóch, zjadłam Raffaello, zjadłam nawet Toffifee, zjadłam loda w ogóle po raz pierwszy w wakacje.
I zjadłam Magnuma. I jaki on był słodki. Ja dawniej w ogóle jeszcze x lat temu uwielbiałam Magnumy, a po prostu tego Magnuma to ja nie mogłam skończyć. Także to też jest to, że smaki się zmieniają. Natomiast rzeczywiście ciągnęło mnie do słodkiego i to wróciło. A na ketozie w ogóle nie mam tego problemu. I to jest chyba rzecz, która mnie najbardziej wkurzyła. Tak wewnętrznie. Ale przeżyłam. Na pewno waga poszła w górę, głównie przez wodę, chociaż być może również coś tam więcej mi się przybrało, tym bardziej, że w porównaniu do poprzedniego wyjazdu ja nie mam aż tak dużej aktywności fizycznej, no bo głównie jestem osobą tam ogarniającą wszystko. Chociaż byliśmy na Mazurach nad jeziorem, więc moja największa chyba aktywność to było to, że miałam po prostu bojkę i sobie pływałam po jeziorze. Nie dopłynęłam na drugi brzeg, ale tak do połowy dopłynęłam, więc trochę sobie wieczorami po prostu pływałam, no ale to by było na tyle. Więc jeżeli jesteście na wysokich węglach, ale trenujecie, no to wtedy pewnie też te efekty będą lepsze albo mniej dotkliwe. Także waga, także lekki spadek energii i ta ochota na słodkie. To są te trzy rzeczy. Natomiast słuchajcie, to nie jest tak, że to jest jakiś koniec świata i naprawdę, jeżeli mamy tą elastyczność metaboliczną, to nie robimy sobie jakoś mega krzywdy. Najgorsze, co możemy robić przez długi okres czasu, to tak być w ketozie, nie być w ketozie, być w ketozie, nie być w ketozie. Albo obżerać się tłuszczem i węglowodanami łącznie i jeszcze w dużych ilościach, no to to rzeczywiście nie jest dobre. Natomiast jeżeli mamy jakiś cheat meal, czy cheat day, czy nawet cheat week, jak to u mnie wyszło, to jakby na spokojnie. Ja wtedy raczej nie piłam kawy kuloodpornej i odpuściłam sobie takie ładowanie tłuszczu, no bo to będzie dodatkowy jeszcze dodatkowa kaloryka, a i tak w ketozę nie wejdę. Natomiast moje poziomy cukru były w normie. Ja też nie mam problemów z cukrem, więc oczywiście jak mamy cukrzycę, no i jesteśmy w keto i potem nagle zaczniemy jeść słodycze, no to nie oszukujmy się, dobrze nie będzie. Ale myślę, że też nie ma co po prostu z takim strachem podchodzić do tego, że jak już jestem w ketozie, to już po prostu nie mogę z niej wyjść, bo po prostu moje zdrowie totalnie się posypie. No moje się nie posypało, może nie czuję się najlepiej i właśnie zaraz zamierzam wrócić do keto, ale jakby jest okej, no żyję. A w ogóle powiem Wam, że pogodę mieliśmy tak cudowną, odkąd przyjechaliśmy, po prostu 100% słońca, było przepięknie i w dniu wyjazdu, jak już wszyscy wyjechali, zaczął padać deszcz i ja chyba ten deszcz tutaj ze sobą zwiozłam, także to jest dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy w ogóle ubieram bluzę, zresztą polecam, zimno. No, bo dzisiaj jest zimno w porównaniu do tego, co się działo, więc no, także pogoda nam dopisuje. Pogoda była zamówiona, panowie dzisiaj nie skończyli nam jeszcze elewacji, no bo właśnie się posypało, ale proszę Was, trzymajcie kciuki, bo jesteśmy na finiszu budowy, a ja po prostu dzisiaj przyjechałam i muszę pomedytować chyba. Ale jesteśmy już blisko, bliżej niż dalej, więc cóż. Mam nadzieję, że wkrótce będę Was witać i żegnać ciepło z nowego biura, a tymczasem do zobaczenia za tydzień mimo tych przeciwności losu. Pozdrawiam Was ciepło. Pa!